Szczęść Boże, sercem pełnym radości zapraszam Was do wspólnej modlitwy intencji małżeństw. Odwiedźcie też nasze najpopularniejsze modlitwy, jeśli zastanawiacie się, o co się modlić. Zostańcie z nami do końca i przyjmijcie błogosławieństwo. Panie, pozwól, abyśmy przeszli przez ten dzień i życie z miłością w naszych sercach do siebie nawzajem. Uczyńcie znak krzyża i módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękujemy Ci za to, że nas zjednoczyłeś. Pozwól, aby nasza więź była silniejsza niż kiedykolwiek. Pobłogosław nasze małżeństwo, nasz związek, miłością szczerą i autentyczną, przejrzystą jak kryształ, przenikającą głęboko zakamarki naszej duszy, aby miała moc przekształcania codzienności w poezję życia. Panie, spraw, abyśmy budowali więzi oparte na zaufaniu i szacunku, obdarz nas cierpliwością, dobrocią i siłą do pielęgnowania relacji, do lepszego zrozumienia, abyśmy wspierali się nawzajem w każdej sytuacji. Utrzymuj nas w jedności i wierności, pomóż nam nigdy nie okłamywać się nawzajem, pomóż nam przyznać się do winy, gdy popełnimy błąd. Daj nam możliwość bycia całkowicie szczerymi wobec siebie nawzajem. Niech nasza wzajemna miłość wzrasta z każdym dniem. Pozwól nam być uważnymi na siebie nawzajem, współczującymi i troskliwymi. A kiedy się nie zgadzamy, niech to będzie w pełni miłości i zrozumieniu drugiej osoby. Pozwól nam być spokojnymi i dojrzałymi w naszych wzajemnych dyskusjach. Panie, Ty nas stworzyłeś, to Ty nas połączyłeś. Niech nasze małżeństwo, nasz związek będzie więzią jak żadna inna ludzka więź i pozwoli nam przeżyć nasze życie razem z miłością i uczuciem, którymi nas obdarzyłeś. Niech nasza wspólna wędrówka przyniesie chwałę Twojemu imieniu, gdy wzrastamy w wierze i miłości, służąc sobie nawzajem i naszej wspólnocie z radością i oddaniem. Amen. Moi drodzy, przyjmijcie teraz błogosławieństwo. Boże, daj siły, odwagę i wytrwałość wszystkim małżeństwom i związkom. Pomóż im bardziej obdarzać się miłością, szczerością i szacunkiem. Niech Wasza miłość będzie źródłem ukojenia i spokoju, bezpieczną przystanią przed burzami życia. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapiszcie modlitwę na później, udostępnijcie ją rodzinie i znajomym. Złóżcie swoje intencje za małżeństwo, za relacje w związku, za partnerów, za mężów i żony. Niech Bóg błogosławi wszystkich modlących się w sercu Maryi.